Siemano mordeczki, z tej strony Hexsoft i w sumie porozmawiamy sobie na temat 77. odcinka serii Skibidi Toilet, na temat oficjalnych spoilerów, kiedy ten odcinek się pojawi i naprawdę jeszcze więcej. Także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz lecimy! Okej, moi drodzy, także od wydania ostatniego jakiegokolwiek odcinka na kanale Dafukbuma minęło trochę czasu, ponieważ około 2 tygodni, no i tak naprawdę przez okres tego czasu coś tam dostaliśmy, jakieś takie podstawowe właśnie spoilery na Discordzie, przy okazji ogłoszenie tego, że będzie film Skibidi Toilet i było tak aż do właśnie dnia wczorajszego, w sensie na moment jak wy to oglądacie to dnia wczorajszego, natomiast moi drodzy, mniejsza w to, dostaliśmy 3 nowe oficjalne spoilery, oficjalne przecieki dotyczące odcinka 77. No, także bardzo ciekawie. No i w tym momencie przejdziemy sobie do pierwszego z nich. I, moi drodzy, widzimy tutaj takiego oto właśnie ziutka. No i generalnie, jeśli chodzi o tego ziutka, to nie ma on właśnie oczu, także... To jest akurat bardzo ciekawa sytuacja. Widzimy również, że ma on właśnie aż 4 wyrzutnie rakiet i przy okazji po prawej stronie znajduje się dość ciekawa sytuacja, w sensie dość ciekawa rzecz. Widzimy tam jakąś umięśnioną rękę. No i nie wiemy, do kogo ona należy. Także to jest akurat bardzo ciekawa sprawa. No i widzimy, że Toilet generalnie nie ma właśnie oczu, także... może być tutaj problem dla rasy TV-menów, jeśli chodzi o korzystanie z umiejętności, także tak się prezentuje spoiler numer 1. I też mnie ciekawi właśnie, o co chodzi z tą właśnie wielką nogą. Następnie spoiler numer kolejny to taki oto ziomal, czyli coś w rodzaju Astro Toileta z taką oto brudką, no i przy okazji ulepszony toilet. No widzimy, że są generalnie ulepszony, no i w sumie co tutaj można więcej dodać? Widzimy, że w tle mamy jakieś właśnie lasy, góry, tego typu rzeczy, no otoczenie, które już generalnie znamy z poprzednich spoilerów, także nic nowego to raczej dla nas nie jest. No i jest to generalnie po prostu nowy toilet, którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. No. I to tak naprawdę tyle. No i przechodzimy do ostatniego spoilera, czyli trzeciego, gdzie widzimy coś takiego. No i widzimy tutaj właśnie generalnie Spiderka, czyli właśnie tego pająka, kameramena, no i przy okazji naukowca kameramena, który nim steruje. Po raz kolejny dzieje się to właśnie, moi drodzy, w bardzo ciekawym terenie. W sensie w terenie takim bardziej właśnie górzystym, czyli w takim, w którym ma się rozgrywać cała sceneria nowego odcinka. No i tutaj chyba też nic więcej nie niestety nie mogę dodać, bo za dużo nawet nie mam co dodać, ale generalnie wyglądają te spoilery naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Tak podsumowując całościowo, całkiem ciekawie się po prostu prezentują i to tyle. Dostaliśmy właśnie aż 3 te spoilery, no i dostaliśmy 3 spoilery, no. Także tak to się prezentuje. Natomiast, moi drodzy, poza tymi 3 spoilerami, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy może pojawić się nowy odcinek serii. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które odpowiedzi niestety jeszcze nie znamy. Natomiast odpowiedzią na to pytanie może być dosłownie tak naprawdę teraz każda chwila, ponieważ w ostatniej sytuacji, kiedy coś takiego dostaliśmy, to dosłownie minęły parę dni, w sensie parę dni, no dosłownie minęła chwila i mieliśmy właśnie już wstawienie odcinka. W odcinku, moi drodzy, ostatnim, właśnie jak tak mieliśmy, to generalnie właśnie mieliśmy około jakieś 3 dni, coś takiego, i wtedy pojawił się już nowy odcinek. Także tak to się mniej więcej prezentuje. W ostatniej sytuacji, kiedy też właśnie tak mieliśmy, to też minęły właśnie około 2-3 dni, co oznacza, że dosłownie jeszcze około 2-3 dni, coś takiego, i będziemy mieli właśnie nowy odcinek. Także tak to się mniej więcej prezentuje. No generalnie jakoś strasznie dużo czasu wydaje mi się, że czekać nie będziemy musieli, bo no, w większości rzeczy raczej jest już skończonych, jak dostajemy oficjalne spoilery. No i co? Tak naprawdę to jakby nie patrzeć tyle, jeśli chodzi o datę wydania. Myślę, że do 5 odcinek powinien się pojawić, chyba że wypadnie jeszcze jakieś opóźnienie, lecz jak na razie się na to nie zanosi. Zanosi się na to, że odcinek rzeczywiście zostanie do nas dostarczony w przeciągu tych 3-4 dni, co akurat jest informacją jak najbardziej dobrą i jak najbardziej pozytywną. Co może się w tym odcinku wydarzyć? No jak najbardziej wiemy, że na pewno zobaczymy tam Astro, to jest raczej pewne. Przy okazji Spider właśnie kamerę, co też jest dość ciekawą sytuacją. Następnie zobaczymy oczywiście też troszeczkę Tytanów. Nie wiemy dokładnie, czy w części pierwszej, ponieważ wiemy, że mają się pojawić aż 3 części tego odcinka, czyli część pierwsza, druga i trzecia. No i każda będzie trwała zapewne około 3-4 minut, co łącznie daje nam odcinek o właśnie długości około 2
12-13 minut. Także to też bardzo ciekawie. I wiemy też, że odcinek ma być właśnie dość ważny. Bynajmniej tak pisał DaFuckBoom, że z ważnych odcinków mamy 74, a kolejny jest dopiero 77. Czyli odcinek, który się pojawi już w niedalekiej przyszłości. Co myślę, że akurat jest informacją jak najbardziej pozytywną. I to tak naprawdę by było na tyle. Myślę, że nie ma co już snuć tak na razie w sumie teorii, bo odcinek dosłownie pojawi się w przeciągu paru dni i tak naprawdę te teorie obecnie chyba za dużego sensu nie będą miały, patrząc na to, że zaraz i tak poznamy odpowiedź na wszystko. No i wiemy, że te będą aż 3 części, także pewnie około 2 tygodni albo 1,5 tygodnia na jedną część trzeba będzie poczekać. Jak na razie czekamy około 2 tygodni i wiemy, że odcinek zaraz będzie skończony. W sensie pierwsza część odcinka, bo full epizod pewnie będzie skończony, myślę, że gdzieś dopiero we wrześniu, jak nie nawet później. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Mam nadzieję, że również ten materiał wam się spodobał, bo przedstawiłem wam tutaj wiele bardzo ciekawych właśnie rzeczy odnośnie odcinka 77. No i niestety, ale żadnych więcej informacji chwilowo nie mamy. Dostaliśmy te informacje właśnie na po prostu Instagramie, czyli no tam, gdzie bardzo DaFuckBoom często publikuje spoilery. No i opis tego zdjęcia to oczywiście Skibidi Toilet 77 part 1 z dopiskiem hashtag DaFuckBoom, hashtag Source Filmmaker i hashtag Skibidi Toilet. I przy okazji z takich dodatkowych informacji, to mogę wam zdradzić, że w jakimś nadchodzącym odcinku Steak ma grać po prostu właśnie jako aktor głosowy. Także to też dość ciekawa sytuacja. No, tego się dowiedzieliśmy akurat ze streama, ale na temat tego streama może jeszcze powstanie osobny materiał, nie wiem, zobaczymy. A tak czy siak, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawiajcie łapeczkę do góry, jeżeli ten materiał wam się spodobał, a w komentarzu możecie napisać coś odnośnie tych spoilerów, co na przykład ja przegapiłem i nie udało mi się tego zauważyć. Jak najbardziej będzie mi wtedy niezmiernie miło, więc sekcja komentarzy jest dla was, jest ona jak najbardziej otwarta, a tym samym ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia, ja byłem Hexo, trzymajcie się. A, i nie zapomnijcie też pić wody, się nawadniać w wakacje, bo jest ciepło i warto pić wodę. Tak, musiałem to dodać tak po prostu. Tak wiecie, losowo taki NPC moment. Ale ci, co oglądają do końca, mają dodatkowy content, więc haha XD, dobra, siema, yo!